Dzień dobry Państwu, witam w programie Gość Obiektywu. Adam Miszczak, będę rozmawiał z panem burmistrzem miasta Sanoka, Tadeuszem Piuro. Witam, dzień dobry Państwu, dzień dobry panie redaktorze. Panie burmistrzu, grudzień 2016 to już 2 lata, odkąd pan został włodarzem miasta Sanoka, odkąd pan realizuje swój program w Sanoku. Czy te 2 lata, uważa pan te swoje 2 lata za udane? No na pewno. 2 lata to jest ten półmetek w tym momencie. 2 lata trudne w funkcjonowaniu, ale no jest pełno pozytywów, które mam nadzieję, że w tym wywiadzie pan redaktor tutaj zasygnalizujemy. Pierwszą rzeczą, którą od początku zabiegaliśmy, to by budżet zbilansować, budżet miasta Sanoka. Na koniec 2014 roku zobowiązań wymagalnych miasto miało 2,5 miliona złotych. Czyli musiało odwrotnie na początku 2015 roku je spłacić. Natomiast na koniec 2015 roku nadwyżka budżetowa wynosiła 5 milionów złotych. Osiągnięto to dzięki różnym oszczędnościom, planom restrukturyzacyjnym przez przedsiębiorstwa, przez Urząd Miasta w tym momencie, reżimie finansowym i dzięki temu ten rok 2016 spowodował to, że właściwie zgłaszamy się do wszystkich projektów i unijnych, i ministerialnych, które by były korzystne dla Sanoka. Ten rok 2016 pokazuje, że on jest dla Sanoka już rokiem dobrym. Czyli przez te 2 lata gromadził pan jakby pieniądze na to, żeby wydać je teraz w 2017 czy 2018? To znaczy może nie tyle gromadziłem, tylko tak naprawdę w tym momencie, żeby startować w projektach unijnych, a takie projekty startujemy, musimy mieć pokrycie na własne wkłady finansowe, a jednocześnie było dużo inwestycji takich na miejscu w Sanoku, które trzeba było realizować. No, roku 2016 takiego boomu na drogach lokalnych, na drogach na poszczególnych dzielnicach chyba w Sanoku tak naprawdę nie było. 5 milionów z pieniędzmi z Urzędu Wojewódzkiego, miasto Sanok, 4 miliony złotych poszło na te drogi i ta sytuacja na drogach lokalnych naprawdę uległa poprawie. A jednocześnie były to ten budżet 2016 roku stwarza podwaliny pod dobre realizacje projektów w roku 2017. Mówiąc o drogach, to jest też takie jakby przygotowywanie pod największą inwestycję sanocką, czyli obwodnicę. Czyli te drogi trzeba też przygotować pod tą inwestycję, prawda? To znaczy w 2017 roku na pewno ta inwestycja ruszy. Ona jest finansowana nie przez miasto, ona jest finansowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Autostrad Krajowych w tym momencie, natomiast i będzie... Dokumentacja wciąż tak, jest przygotowana. Cała rzecz polega na tym, że to jest droga, która powstaje w formie projektu i buduj, czyli w tej chwili jest to projektowane w końcowym etapie. Okres zimowy to jest przygotowanie do budowy i w okresie wiosennym rozpoczęcie tejże inwestycji, ale jednocześnie przed miastem są jakby konieczność przygotowania się do realizacji 3 łączników, które są jakby towarzyszą tej obwodnicy. I ten największy łącznik to jest od Ronda Beksińskiego do obwodnicy, to jest długi łącznik, bo sama obwodnica ma około 7 km, no ten łącznik jest długi i kosztowałby miasto tak naprawdę 16 milionów złotych. Mielibyście na to pieniądze? No nie, sytuacja finansowa miasta by była na pewno o wiele gorsza. Musielibyśmy w pierwszej kolejności zabezpieczać te środki finansowe. Natomiast tutaj no, jest pozytywny element, bo Urząd Marszałkowski przyznał na tą inwestycję 85% dofinansowania. I w związku z tym my musimy znaleźć niewiele ponad 2 miliony złotych, a 13 ponad milionów złotych daje Urząd Marszałkowski. Ta sytuacja pozwala na to, że my spokojnie nie musimy się martwić tym łącznikiem, tylko możemy przygotowywać... Dwa kolejne inwestycje. Natomiast czy kolejne inwestycje, które będziemy realizować w 2017 roku. Natomiast rzeczywiście to największą inwestycją wartą około 140 milionów złotych to będzie ta inwestycja obwodnica Sanocka. No i jakby uprzedzając pytanie pana redaktora, nie boję się, że obwodnica Sanoka spowoduje zubożenie i że mało osób... Właśnie, wiele osób pyta, czy jak Biecz na przykład, czy Bochnia, czy Brzesko, obwodnice czy autostrady wyprowadziły turystów z Sanoka. Czy pan się tego nie boi? Nie boję się. Generalnie przez sezon letni, dziennie tutaj na dobę przejeżdżało około 26-27 tysięcy samochodów, czyli ciężko się było do Sanoka dostać, a mimo wszystko Sanok ma
potężny potencjał kulturalny. Ja wierzę, że również i turystyczny, i sportowy, bo przecież tak naprawdę w przyszłym roku druga największa inwestycja w Sanoku to Centrum Rehabilitacji i Sportu. Ale te dwa muzea, które tutaj funkcjonują, które dobrze się promują, które i miasto promuje, Muzeum Budownictwa Ludowego i Muzeum Historyczne, co roku przyjeżdża tutaj w tym to roku. To nie są pana budynki, instytucje, ale to jest coś, co podnosi rangę Sanoka. Absolutnie. No pierwszy ten obiekt to jest nadzorowany i prowadzony przez Urząd Marszałkowski, drugi przez starostwo, aczkolwiek w tym drugim obiekcie, Muzeum Historycznym, staramy się, prawda, również wspomagać w ramach naszych możliwości, aczkolwiek mamy różne inne zadania, które musimy realizować. Ale tak naprawdę w tym roku było około 250 tysięcy turystów. Ja wierzę, że te muzea, tudzież i również powstanie Centrum Rehabilitacji i Sportu, które, prawda, w przyszłym roku rozpoczynamy tą inwestycję, spowoduje to, że tych turystów będzie tak naprawdę coraz więcej. To jest zbyt poważne instytucje i będzie łatwiej tym ludziom przyjechać do Sanoka niż przy przejeździe 27 tysięcy. Trzeba powiedzieć, że Owodnica ocenia się, że około 45% do 50% tych turystów nie wjedzie, pojedzie najpierw w Bieszczada, potem wracając albo zaczynając, będzie tu na pewno chciało również te nasze muzea zobaczyć. I może jeszcze raz powtarzam, zatrzyma się również finalnie w tym również Centrum Rehabilitacji i Sportu, bo ta inwestycja, to co chcemy wybudować, będzie to piękna rzecz. To jest uzupełnienie tego, czego brakuje w Sanoku właśnie, takiego ośrodka sportowego. Sanok słynął ze sportu. Dzisiaj może jest troszkę gorzej, ale sport zimowy kojarzony był tylko z Sanokiem na Podkarpaciu. Panie redaktorze, Sanok to jest takie miasto, które unikatowe chyba w Polsce, bo żadne miasto nie posiada areny do rozgrywek hokejowych czy szertroka i toru do jazdy szybkiej na lodzie. Są piękne areny, są gdzieś tam również po naszych pięknych miastach w Polsce, ale nie ma połączone z torem do jazdy szybkiej na lodzie. Proszę pamiętać, że zarówno Brudka, jak i drużyna żeńska sztafetowa, męska na mistrzostwach olimpijskich, gdy zdobywali medale, to tak naprawdę trenowali tutaj w Sanoku. I spotykając się z prezesami czy Polskiego Związku Łyżwiarstwa, czy hokeja, czy innych, szertroka, oni mówili jedną rzecz. Macie piękną bazę sportów zimowych, ale nie macie takiej rehabilitacji. Sport wyczynowy wymaga tego, żeby była również takie zaplecze. Odnowy biologicznej. Odnowy biologicznej właśnie. I wpisaliśmy się w tą ich myśl. Stworzyliśmy dokumenty, zwróciliśmy się do Ministerstwa Sportu i zostaliśmy zakwalifikowani jako inwestycja strategiczna dla sportu polskiego w tym momencie. 5 grudnia mamy otwarcie przetargu, będzie to inwestycja budowana w formie również projektu i buduj. Mamy tak to ustawione, że w maju przyszłego roku rozpoczynamy tąże inwestycję i z drugiej strony będzie obwodnica, tu z drugiej strony przy wyjeździe na Przemyśl, bo będzie powstawał w tym samym miejscu, gdzie jest w tej chwili basen i duża plac, prawda, na możliwości, żeby to tam zafunkcjonowało. Również i w dniu dzisiejszym, ostatni dzień zgłaszających się firm do modernizacji i termomodernizacji wierchów. Czyli stadion zostaje tam, gdzie był. Stadion zostaje tam, gdzie był. W tym momencie mamy około 2 800 000 zł przyznanych środków zarówno z Ministerstwa, jak i Sportu, jak i również... Będzie Trybunał Sadaszona? Nie, no, znaczy będzie to inaczej wyglądało. Docelowo będzie w trzecim etapie, będzie również bieżnia tartanowa, gdzie jakby przywrócimy również chyba ten sport, bo takie zapotrzebowanie jest w Sanoku. Zresztą lekkoatletyka to jest królową wszystkich sportów, podwalinę w tym momencie i wierzymy, że to będzie też takie uzupełnienie. Centrum Rehabilitacji i Sportu, które naprawdę będzie to perełka. Będzie to basen kryty z krokomarami, z biczami, ze zjazdem dla osób niepełnosprawnych, z podniesionym dnem. Będzie basen odkryty z szeregiem zjeżdżalni. Basen odkryty to będzie około 1000 m2. Szereg obiektów towarzyszących plus te wierchy, ten centrum właśnie, które będzie pozwalało, żeby tam i piłka nożna, i lekkoatletyka, i ciężary, które się tam też znajdują i ci zawodnicy trenują w bardzo złych warunkach. Na pewno w przyszłym roku będziemy zapraszać, żeby zobaczyć, w jakich warunkach to wszystko się zmienia. Czyli to jest dla mieszkańców Sanoka, ale również i na wyczynowy sport.
Absolutnie będzie to, ja mam tutaj deklarację, podpisali, musieliśmy mieć deklarację różnych prezesów związków sportowych, abyśmy na tej liście ministerstwa się znaleźli. Oni jednoznacznie mówią, że jak będzie to Centrum Rehabilitacji Sportu, to tych sportowców będzie jeszcze do nas więcej przyjeżdżało. Mamy baza hotelowa? Baza hotelowa na 77, prawda, już miejscowy hotel jest przygotowany, bardzo duże obłożenie już w tym momencie tego hotelu jest, natomiast baza hotelowa będzie korzystać również i z innych hoteli sanockich, czyli zyskają jeszcze inni, a jednocześnie będzie również ta baza, ten centrum rehabilitacji służyć na pewno mieszkańcom w tym momencie. I proszę wierzyć, że cena biletu, wejście na ten basen otwarty, na pewno to będzie cena bardzo niska i na pewno nie na godzinę, tylko na dłuższy okres czasu. Panie burmistrzu, trudno nie zapytać o zadaszenie tego tolu. Bardzo głośno się mówiło o tym, zresztą nie tylko w Sanoku, ale w wielu miastach w Polsce, w Zakopanem, w Warszawie i innych, że żeby po zwycięzce Brudki szczególnie, żeby te tory zadaszać. To było też i w Sanoku. Wiem, że ten tor nie będzie zadaszony, bo jakby finansowo to przedsięwzięcie nie spięłoby się, bo trudno jest dzisiaj mówić o tym, że ten tor byłby wykorzystywany w takiej ilości, żeby przyniósł efekty i zbilansował się. Można było szukać środków na zadaszenie, tylko potem jest tak naprawdę problem z utrzymaniem tego toru. Ja rozmawiałem chociażby z ministrem sportu, który wywołał temat, na może Sanok by zadaszył ten tor. Ja bym powiedziałem, panie ministrze, nie ma sprawy, możemy zadaszać, tylko proszę mi tak naprawdę powiedzieć, kto będzie ten tor potem utrzymywał. No powiedział, no miasto, no to w takim razie nie. Proszę zauważyć, że miasta, które mają bardzo duży budżet, nie podchodzą do toru zadaszonego, nie podchodzi Zakopane, nie podeszła Warszawa w tym momencie. No tor ten już powstaje, prawda, w Tomaszowie Mazowieckim w tym momencie, no mam nadzieję, że kadra... Spełni wszystkie warunki? Pewnie wszystkie warunki, natomiast my tutaj już mamy lód zamrożony, jesteśmy chyba drugim lodowiskiem, który ma przygotowany lód do jazdy szybkiej. Warszawa, nawet Zakopane nie ma przygotowane w tym momencie i właściwie mamy już tutaj zapełnione zawodami na tor do jazdy szybkiej, zawody Barburka i inne zawody w tym momencie. Zgłaszamy to do Polskiego Związku, jeżeli tam był problem gdzieś z przyjazdem, bo nie ma toru do jazdy szybkiej na lodzie przygotowanego, to Sanok ma już przygotowany. Panie burmistrzu, jesteśmy koło autosanu, koło tego centrum rehabilitacji, gdzie ma być, to niedaleko jest właśnie autosan. Czarne chmury nad autosanem w tamtym roku były. Syndyk prawie likwidował ten zakład. Jak dzisiaj jest? Czy Sanok ma problem z autosanem? Czy znów autosan będzie Sanok produkował? Sanok się na pewno cieszy, że autosan został uratowany. Ja uważam, że jeszcze 3 miesiące i autosan pewnie by już zniknął z mapy. To jest 180 historia, by została zamieciona w tym momencie. Natomiast cieszę się, że Skarb Państwa, Polska Grupa Zbrojeniowa, że autosan kupili, że jest to autosan i wierzę, że się będzie rozwijał. Proszę pamiętać, że kiedyś w autosanie pracowało kilka tysięcy ludzi. Ostatnio były już to poniżej 300. W tej chwili jakby ten ruch widać. Ja często rozmawiam z prezesem autosanu w tym momencie. On sam wierzy, że daje sobie do końca 2018 roku, żeby ten autosan... Widzi prezes światełko w tunelu? Widzi. Światełko w tunelu widzi. Jest w tej chwili kapitał obrotowy na produkowanie w tym momencie. Jak będzie produkcja, to i będą zamówienia w tym momencie. Autosan wyprodukował już. Konstruktorzy stworzyli pierwszy prototyp autobusu gazowego. On w tej chwili się starają o homologację. On podejrzewam, że na początku przyszłego roku, jak go utrzymają, będzie jeździł po Sanoku. Gdzieś na zasadzie porozumienia pomiędzy miastem jest BKK. Będziemy pokazywać ludziom, że autosan żyje. Autosan zaczyna przyjmować ludzi i wierzę, że tak jak prezes mówi, że przed autosanem są dobre dni i okres, a jak przed autosanem, to i również wierzę, że przed Sanokiem. Tam w okolicach autosanu jest, prawda, ulica Lipińskiego, walczymy o to, bo to jest ulica
która podlega pod generalną dyrekcję. Liczymy, to jest droga numer 28. Liczymy, że w 2017 roku ta ulica będzie remontowana, a jednocześnie już złożony mamy projekt w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego na powstanie pięknego dworca w miejscu, które obecnie jest, włącznie z kładką na drugą stronę do dworca kolejowego. Tam, gdzie wszystkie autobusy i busy miejscowe, które są porozrzucane po całym mieście. Chce pan pogodzić tych absolutnie transportowców? Takie założenie jest. I do tego jeszcze my chcemy w ramach tego projektu zakupić 11 autobusów niskoemisyjnych dla Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, żeby ten tabor autobusowy był lepszy, bo on też już wymaga renowacji. Wierzę, że ten projekt już pierwszą ocenę przeszedł, że jest szansa na realizację tejże inwestycji. Czyli jak pan redaktor widzi, dużo tej inwestycji się dzieje, nie mówiąc o tym, że bardzo dużo robimy i w tym roku, i w przyszłym roku robimy w drogach. W tym roku mniej więcej, tak jak powiedziałem, około 5 milionów złotych wydatkujemy na drogi lokalne w tym momencie, a w przyszłym roku wcale nie są to pieniądze mniejsze. Wiemy już, że które drogi mniej więcej wstępnie będziemy robić. Zgłosiliśmy się również do tych tak zwanych schetynówek. Już jesteśmy na liście pozytywnie ocenionych, w związku z tym na pewno będziemy drogę miejską realizować i również razem ze starostwem powiatowym będziemy również drogę powiatową realizować. Miasto dofinansowuje ponad 700 tysięcy złotych do tej drogi, żeby, co prawda to nie jest nasza droga, ale tak naprawdę ludzie w mieście, to jest droga miejska, chociaż nadzór ma powiat nad nimi i chcemy, żeby też również warunki były poprawione. W pozostałych dzielnicach te drogi poprawiamy. Ostatnią inwestycją w tym roku, którą zrealizowaliśmy, to nakładka na drogę 880 metrów, nakładka asfaltowa wzdłuż ogródek działkowych od skansenu do Sosenek. W tym momencie zawsze społeczeństwo narzekało, bo tamtędy chodziło i jeździło na rowerach. To jest taka trasa trochę rowerowa. W tym momencie była dziura na dziurze, a w tej chwili jest 880 metrów nakładka asfaltowa. Przygotowany budżet na wnioski unijne na przyszły rok, poprawa dróg w Sanoku. O czym pan burmistrz chciałby jeszcze może nie zamarzyć, ale może pomyśleć, co by się jeszcze dla Sanoka przydało? No to marzenia to ja mam, tylko że tak naprawdę, panie redaktorze, no trzeba też realnie mierzyć siły na zamiary w tym momencie. Staramy się, aby te inwestycje, które no, będziemy uruchamiać, aby dobrze szukać pieniędzy do tych inwestycji. No chciałem powiedzieć, że w tej chwili już też jedną inwestycję, termomodernizację chociażby przedszkola na ulicy Rymanowskiej już rozpoczęliśmy i to mam nadzieję, że zima nie będzie aż taka mocna, bo musimy zrealizować ją do 30 kwietnia. Pisaliśmy o przedłużenie terminu, ale niestety nie udało nam się osiągnąć tego celu, ale ja mam nadzieję, że to też zrealizujemy. Natomiast no, pierwsza rzecz, musimy znaleźć środki na wkłady własne do tych różnych inwestycji. Natomiast jeżeli już będziemy mieć pootwarte przetargi, szczególnie na Centrum Rehabilitacji, będziemy szukać takiego montażu finansowego, bo to nie miasto musi pozostałą kwotę dołożyć, tylko musimy szukać od różnych podmiotów. Znaleźć partnerów, ale nie takich prywatnych, tylko bo tu nie robimy, bo my basen buduje gmina miasta Sanok, a nie z partnerem. To nie jest partner. Absolutnie nie ma tu na zasadzie partnerstwa w tym momencie. Natomiast co nie znaczy, że nie można znaleźć środków. Proszę zauważyć, że powstała przy gimnazjum numer 2 w Sanoku hala gimnastyczna. Ona miasto miało kosztować około 1,5 miliona złotych. Natomiast tak szukaliśmy pieniędzy unijnych, że miasto, budżet miasta kosztowała ona tylko 500 tysięcy złotych, czyli pozostałe znaleźliśmy te pieniądze, a ona tak naprawdę służy mieszkańcom i to jest głównie. Natomiast marzenia, jeżeli się pojawią środki, jeżeli się pojawią dobre projekty. Bo... Czy pan też narzeka, jak i wielu samorządowców, że no czekamy na ogłoszenie tych projektów i ich nie mamy, a już byśmy realizowali. Ja rozmawiałem z właścicielem firmy, która buduje drogi, mówi: uciekli mi pracownicy za granicę. Jak będą projekty, nie będzie kim robić. Dlaczego oni wszyscy na to czekają? Czy też pan narzeka na to, że już by pan coś realizował, a nie jest to? To znaczy na pewno ta perspektywa finansowa unijna się opóźniła. Proszę zauważyć, że często nawet i opozycja mówi, że no, nic się nie dzieje przez te 2 lata. Perspektywa finansowa unijna się według papierów rozpoczęła się 2014 i ma trwać do 2020 roku. Ale tak naprawdę no, sam pan wie, że ona się naprawdę rozpoczęła w tym momencie, dopiero w tym bieżącym roku. I my właściwie przy wszystkich projektach funkcjonujemy. Chcemy również nawet i przy takich, które dopiero się jakby zaczynają. Jest projekt polsko-ukraińsko-białoruski. Chcemy również tam zgłosić się do tego projektu. Mamy
partnerskie miasto ukraińskie, chcemy się zgłosić i też budować drogi. Jesteśmy również tutaj takie elementy związane chociażby kuźnia artystyczna. Po drugiej stronie chcemy poszerzyć, bo mamy pomieszczenia wyłączone jakby z funkcjonowania, bo nie nadają się do użytkowania dla biura wystaw artystycznych. Jesteśmy w projekcie ocenionym w tym momencie. Będziemy go na pewno realizować. Ten projekt 3000 zł. Zagospodarowanie brzegu rzeki Sam w tym momencie. To jest około 2 milionów zł. Też Sam będzie też inaczej wyglądał. I takich projektów mniejszych, już nie mówię o projektach miękkich, które chociażby MOPS, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, prawda, on tam gdzieś swoje realizuje, to takich projektów mamy bardzo dużo. Natomiast i śledzimy wszystko to, co się pojawia ciekawego. Na pewno wejdziemy również, prawda, w tą czystą energię w tym momencie, bo w tej chwili będzie uruchamiany projekt do końca maja. Chcemy, abyśmy zafunkcjonowali, bo będzie to z kolei dla obiektów naszych duże oszczędności energetyczne, a 90% dofinansowania jest unijnego. Sanok związku... miasto ekologiczne. No Sanok miasto ekologiczne w tym momencie, Sanok miasto kultury, Sanok miasto sportu i wreszcie Sanok miasto turystyki i naprawdę w przyszłym roku zapraszamy do Sanoka, bo w Sanoku się naprawdę będzie dużo działo. Dziękuję. Dziękuję. Niech się dzieje. A ja przypomnę, że moim Państwa gościem był burmistrz miasta Sanoka, pan Tadeusz Piuro. Dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję Państwu, dziękuję Panu.